Pani Marszałek, Wysoki Sejmie. Jeżeli Państwo pozwolicie, to w pierwszej kolejności chciałbym podziękować Komisji Spraw Wewnętrznych i jej przedstawicielowi, panu posłowi Edwardowi Siarce, za to, że Komisja wychwyciła ten problem legislacyjny i wniosła do Wysokiej Izby projekt, który eliminuje nieścisłości i tworzy jak gdyby jasną sytuację, jeżeli chodzi o zapisy ustawowe. Trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że teraz odpowiadając na pytanie pana posła Szaramy, ta ustawa nie mówi absolutnie o nowych kompetencjach inspekcji. Ona jak gdyby tworzy taką sytuację, w której wszystkie służby mają jasno opisane kompetencje czy sposób używania broni w ustawie o środkach przymusu i broni palnej. I ten zapis, który był w przypadku inspekcji, był, bo mówię o tym, że po wysłuchaniu dyskusji, gdzie wszystkie kluby przychylają się do projektu przedstawionego przez pana posła, będą opisane w tej jednej ustawie. Niekoniecznie musi być tak, że w ustawie o transporcie drogowym i o pracy kierowców też mieliśmy te zapisy. To było niepotrzebne i to wprowadzało niepotrzebny chaos legislacyjny. My to porządkujemy dzięki tutaj inicjatywie poselskiej i tylko to robimy. A inspekcja transportu drogowego, najlepiej to opisać na przykładzie. Często o tym mówimy, że przez nasz kraj przejeżdżają samochody ze wschodu. Mamy do czynienia często też i z kontrabandą. Inspekcja ma prawo zatrzymywania tych samochodów, szczególnie dzieje się to o różnych porach dnia i nocy. Więc zabieranie tej możliwości używania broni czy posiadania broni przez inspekcję byłoby błędem. Te kontrole często doprowadzają do takiej sytuacji, gdzie no, wychodzi na jaw przemyt papierosów czy innych zabronionych przez polskie prawo towarów. Inspekcja jest od tego, żeby też to wychwycić w czasie kontroli rutynowej. Tu nie chodzi o specjalne akcje. Broń posiada inspekcja po to, żeby przeprowadzać kontrole rutynowe, żeby ta służba też miała swoje określone znaczenie i żeby mogła też wymagać od tych, których kontroluje. Dlatego tutaj porządkujemy te zapisy, nie wprowadzamy żadnych nowych kompetencji dla inspekcji. Podtrzymujemy też to, że inspekcja ma prawo do posiadania broni. Absolutnie nie w celach jakichś tam specjalnych akcji, tylko naprawdę w celach oczywistych, bo inspekcja jest od tego, aby ruch w szczególności samochodów ciężarowych na polskich drogach przebiegał w sposób prawidłowy i również towary przewożone przez przewoźników były takie, jak powinny być i nie powodowały niepotrzebnie zamieszania na polskim rynku. Dziękuję bardzo.